Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przedstawić kolejny film o zwolnikach Hebanstiftu Zebra. Tym razem postaram się wskazać pewne istotne cechy, które pozwalają rozróżnić płeć u tych zbrojników. Na początku film archiwalny sprzed kilku lat z moimi dorosłymi zbrojnikami Zebra, które miałem kilka lat temu. Tu już widać wyraźnie wyrośnięte samce i samice. Zaznaczone są na filmie samce i też samice już takie dojrzałe płciowo, wyrośnięte, które już przystępowały do tarła. Na zdjęciach mają Państwo zaznaczone samce i samice. Proszę się przyjrzeć ciału tych ryb. Samce mają wyraźnie wydłużone ciało w kształcie ostrej litery V, natomiast samice zaokrąglone po bokach bardziej przypominają literę U. Różnią się też trochę pyszki nawet u młodych ryb, natomiast u starszych to jest wyraźnie widoczne. U samców to jest trójkąt, natomiast pyszki u samic są bardziej smukłe. W kolejnej części filmu widzą Państwo młode zbrojniki zebra, które mam od kilkunastu miesięcy. Wróciłem do hodowli tych zbrojników po pewnej przerwie. One są już dosyć wyrośnięte, około wielkości 5,5 cm. Można u niektórych już wskazać wyraźnie płeć. Widać to po pokroju ciała. Przedstawione to jest na zdjęciach i też w filmie, który Państwo oglądają. I na koniec młode zebry, które niedawno nabyłem po przywiezieniu do mnie i rozpakowaniu. Są blade, ponieważ to też ludzie często biorą mylnie za objaw choroby. Ryby, które są po transporcie, blade, niewybarwione, wcale nie oznacza, że są chore, wręcz przeciwnie. Często po prostu to są ryby zwykle przestraszone taką sytuacją i wtedy one są wyblakłe. Myślę, że to raczej wskazuje o zdrowiu ryby, która się w ten sposób naturalnie zachowuje. Po umieszczeniu w akwarium już docelowym te młode zbrojniki nabrały barw i teraz bardzo dobrze żerują i funkcjonują u mnie. Dziękuję bardzo Państwu.